Tak, wszystkie prace zespołu wytwarzać. Błędnik pokazuje, że ta racjonalność, która została zaproponowana, ta cała kultura indywidualizmu właśnie prowadzi do takiej pustki. Do tego, co Tocqueville w XIX wieku opisywał jako takie désintéressement dla spraw publicznych. I to wytwarza nieszczęście. I to pokazuje, i to jest najciekawszy wątek u Eca i twórczości Houellebecq, gdzie pisze, tak? O ucieczce od ciężaru wyboru. Jak najbardziej rozwiązanie, ale powierzchownie jak najbardziej. Wracamy tutaj do tego kawałka hipermarketu, tej umanącej czasowości, w której żyjemy. To też wracamy do Tocqueville'a, który powiedział, że jedno z możliwych derywacji demokracji to jest stworzenie takiego dużego dzieciaka, takiego sprazowanego dużego dzieciaka. Jeśli mu podamy wszystko na tacy, jeśli go wprowadzimy tak, jak go wprowadzamy poprzez współczesną architekturę, jak do gry komputerowej. Ja pamiętam, ja studiowałem przez jakiś czas na Uniwersytecie w Wersalu i skonstatowałem z przerażeniem sposób, w jaki w latach 80. stworzono miasta peryferyjne Paryża. Właśnie w takim duchu, że tutaj postawimy hipermarket między zabudowaniami mieszkalnymi a hipermarketami. Stworzymy coś w rodzaju tras, takich wesołych tras od mieszkania do hipermarketu z wózkiem pod własnym blokiem. Takie rzeczy widywałem tylko w Zakątach. W Polsce jeszcze dzięki Bogu takich rzeczy nie wiem. Traktując konsumenta rzeczywiście jak dużego dzieciaka. Wszystko musi być podane na tacy. Aby się dobrze bawił i nie zapracał głowy. I tak. I rzeczywiście z tym jest dzisiaj problem i o tym pisze Houellebecq. Pan wspomniał o jego fascynacji współczesną architekturą, a także racjonalnością, a skąd fascynacja literaturą science fiction? Tam też pisze. Jak najbardziej w interwencjach w drugim tomie, ale też w ogóle to wcześniej różnego rodzaju ale bardzo specyficzną literaturą science fiction, a właściwie jego fascynacja redukuje się do Lovecrafta. Lovecraft był mu potrzebny z wielu względów. Pierwsza rzecz to jest technika pisania. Proszę zwrócić na to uwagę. Lovecraft bardzo często różnicuje sposoby narracji. On konfrontuje często dyskurs jakiegoś mało wykształconego robotnika albo marynarza z raportem rodzicielskim, na przykład. Często to znajdujemy w sposobach narracji, w zdywersyfikowanych sposobach narracji. U Houellebecqa jest to samo. Jest dialog bardzo prostych ludzi, albo nie wiem, komputerowca z fizykiem kwantowym, tak jak w cząstkach elementarnych. W pewnym momencie stop, kończy się rozdział, zaczyna się rozdział, to jest rzutem socjologicznym typowym. Tak było taką publicystyką socjologiczną. To nie ulega wątpliwości. To jest pierwsza rzecz, która łączy Houellebecqa z literaturą. Druga rzecz to jest niewątpliwie sama postać Lovecrafta, z którą wydaje mi się młody Houellebecq, bo to jest taka fascynacja adolescenta, on zresztą to mówi w tym drugim eseju o Lovecraftie, że on poznał go dzięki tym kieszonkowym wydaniom Lovecrafta. To jest postać niezwykle mroczna, niezwykle niejednoznaczna, o której niewiele wiemy, która prawdopodobnie wyjdzie na swój temat kłamie. Niezwykle wstydliwa i bojaźliwa do tego stopnia, że Lovecraft był rasistą, był bardzo takim ostrym rasistą. On w Providence, w domu swojej ciotki, mieszkał praktycznie całe życie, oprócz krótkiego takiego momentu zakochania, które bardzo tragicznie się zakończyło. I on wspomina w swoich listach z takim przerażeniem
On w Nowym Jorku zobaczył Murzyna. Dla niego to było po prostu... porównywał go do goryla, porównywał go nawet więcej, porównywał go do jakiegoś twora z innej galaktyki. To było niepojęte. I to jest ten rasizm w postaci, który gdzieś tam fascynuje Houellebecqa. Znaczy reprezentant innej rasy, ale innej rasy w sposób jak najbardziej skrajny. Tak? On jest zupełnie odmienny ode mnie do tego stopnia, że ja się go muszę bać. Ja wyjaśnię słowo fascynuje Houellebecqa, bo na tym punkcie bardzo często stawiane mu są właśnie zarzuty o rasizm, o ksenofobię. Czy Houellebecq jest ksenofobią? Trudno to oceniać jednoznacznie, tak? Houellebecq jest niewątpliwie takim mistrzem kameleonem, tak? I to, co powiedziałem o tym ruchu socjologicznym, jeszcze bardziej o tym świadczy, tak? On chce grać rolę takiego typowego francuskiego. Statystyki wskazują coraz bardziej, że społeczeństwo francuskie jest faszystowskie, bądź co bądź, czegokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jest taki dziwny rasizm, taki cichy rasizm, który niewątpliwie zwłaszcza na przedmieściach jest coraz mocniejszy i to z dwóch stron, tak? Więc nie wiem, trudno mi to oceniać. Natomiast postacie, które się znajdują w powieściach Michela Houellebecqa, często są rasistami. Dlatego nie ma wątpliwości, ale z takich samych pobudek, jakich znajdujemy u Lovecrafta, to jest taka bojaźń przed konkurencją, tak? Przed jakąś taką magiczną mocą, którą oni mogliby posiadać, a której ja nie posiadam, jako reprezentant rasy białej. To jest po prostu straszne. Od tego się zaczyna rasizm. Tak? Pan powiedział, że w swoich książkach bardzo często Houellebecq redukuje człowieka do kilku podstawowych zupełnie funkcji. Mam wrażenie, że on jest w sensie bardziej stawia lustro, niż tworzy nowego człowieka. No bardzo często okazuje taką stworzycie sobie kulturę w takich warunkach, że tak sami siebie chcecie widzieć. Nie ma nic innego bardziej przygnębiającego niż postawienie człowieka przed lustrem i powiedzenie mu, jesteś taki, a nie inny, tak? Jeśli się go wyciągnie się ten aspekt duchowy, potencjał duchowy, jaki może być w człowieku, to rzeczywiście człowiek jest istotą, tak? Jeśli będzie zredukowany do paru parametrów, do konkurencji między sobą, to biologii oczywiście jest w tym coś niezwykle smutnego, no ale pod tym względem Houellebecq nie jest słabszy, tak? Dużo znajdziemy takich przykładów, a pod tym względem on jest bardzo naturalistyczny, tak? On nawiązuje do tych tradycji, do zoli chociażby, do tej najbardziej pierwotnej kondycji ludzkiej. Ale pokazuje, że redukowanie człowieka do paru parametrów doprowadza do tragedii. Tak? I to jest też jedna z konkretnych istotnych literatury Michela Houellebecqa. Tak? A to jego postawa, z której często można wywnioskować, że ma ego wyższości spotka katolickiego. Bo bardzo często na temat różnych, czy to innych twórców, czy różnych formacji myślowych wypowiada się bardzo radykalnie i jednoznacznie określając to czy tamto jako głupie, nieistotne, bezsensowne. To jest coś poza? Sądzę, że tak. Prawdziwego Houellebecqa trudno byłoby znaleźć. Jest parę takich momentów. Też miałem rozmowę z innym dziennikarzem, który za wszelką cenę chciał z Houellebecqa zrobić romantyka, który jednak wierzy w coś, a tym coś jest miłość. Czy to byłaby teza do obronienia? Nie sądzę, tak? Chociaż w możliwości wyspy jest przecież bardzo piękna historia miłosna. Szukam pani tutaj, a nawet
zupełnej powieści jest jakaś historia miłosna, która z różnych względów kończy się bardzo źle. Ale robienie z nich romantyka, no to jest grube, moim zdaniem, nadużyć. Opowiem się taką kulturę, jednak będę się upierał przy stwierdzeniu, że... Nie, ja nawet w domu sobie zapiszę, wiesz? Chcę, żeby ktoś w końcu przyszedł ten supermarket, którym ludzie sami się zamknęli z wielką przyjemnością i próbują sobie umeblować życie, znajdując sobie gdzie inne produkty, w tym właśnie supermarkecie, żeby ktoś go w końcu zamknął, żeby ludzie musieli. Albo inaczej, żeby wygonił wszystkich, zamknął supermarket, tak żeby wszyscy ludzie mogli się ze sobą spotkać. Co za rzeczy? Niesamowity tekst, jak on, kiedy on mówi o liryzmie czasu zatrzymanego. Może się mylę, ale wydaje mi się, że ten tekst się tam znajduje. Na pewno znajduje się w interwencjach z wydaniu francuskim. Kiedy Welbeck opowiada, jak on przeżył maj 68 roku, kiedy był młodym adolescentem, nie zdawał sobie sprawy z całego kontekstu politycznego związanego z manifestacjami studenckimi i ruchem robotniczym. Natomiast mówi, że był pod przemożnym wpływem, że ta wielka machina społeczna, ta wielka machina polityczna się w pewnym momencie zatrzymała. No to daj mi się z drugiego na głębia. Kiedy on znalazł się na jakimś prowincjonalnym dworcu, skonstatował, że te wszystkie drzewa stoją, że nie ma komunikacji, że ludzie praktycznie ze sobą nie rozmawiają na prowincji, że w radiu jest strajk. Że jest w tym jakiś wiryzm, tak? Jest w tym coś politycznego, coś głębokiego i istotnego, jak się tą wielką machinę wyłączy. Jakaś metafizyka, tak? Że trzeba to w pewnym momencie wyłączyć. To się wiąże z drugim wątkiem, który jest ciekawy. Welbeck na pewno dąży do tego, żeby sam siebie wyłączyć, tak? On jest pod dużym wpływem myśli buddyjskiej i on to podkreśla. Możliwość wyspy to jest wpływ buddyjska, tak na dobrą sprawę, moim zdaniem. Że skoro świat jest nienawiścią, skoro świat jest pomiędzy samcem alfa a samcem omega o względy samiczki, to trzeba się włączyć. On próbuje się włączyć poprzez transhumanizm, poprzez ideę, poprzez swoją myśl, ale się nie udaje, bo pozostaje człowiekiem zachodu. Może niekoniecznie wielki stylista, ale na pewno ważna postać, która zadaje ważne pytania. Michel Welbeck, o którym na naszej antenie mówił dr Marcin Darmas z Ośrodka Kultury Francuskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ma w sobie to coś, żadnych problemów, wszystko przyjemnie, z każdym wyjazdem coraz bardziej mnie kręci. To chyba coś poważnego. No oczywiście, że coś poważnego. Żebyś tylko za bardzo nie szalał. Mówię o moim Volkswagenie. Każdym kilometrem docenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Zaraz już kupuj na Volkswagen Golf i zyskaj nawet do 11 tysięcy złotych. Czyli weźcie się nie wszystkich świeżych. Właśnie z tego powodu już teraz kilka. Znajdziesz piękne zawody w Polsce, średnie i wielkokwiatowe lub zamokrzydzielce. Jedynie od 7,99 za sztukę. Chryzantemy w doniczce już od 7,99. Sięgnij także po znicze o czasie palenia aż 40 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Lidl, co tydzień coś nowego. Nieważne jak się zaczął. Dla ciebie to może być najlepszy koniec roku ever. Warto było czekać na ofertę samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2016. Tylko teraz w ofercie leasing 1%, jedynie 5% spłaty własnej i rok ubezpieczenia w cenie samochodu. Jakie to uczucie w końcu kupić sobie nowego Mercedesa? Najlepsze ever. Pospiesz się. Liczba samochodów.
ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych wydarzeń świata. Rozgrywasz kulturalnie. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Mąż. Anna Tomacz. Ponieważ ma złamane biodro, bliżej do tej diagnozy. 18. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Będzie informacja wszystkich ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Taką decyzję podjęła prokuratura. Polonia Holenderska uczciła żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. W Radomiu tymczasem więźniowie porządkują żołnierskie groby. Paulina Łukawska, zapraszam. Prokuratura Krajowa poinformowała w oświadczeniu, że podjęła decyzję o zbadaniu wszystkich ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zostały spocielone. Jak się dowiedziała informacyjna agencja radiowa, prokuratura rozpoczęła także postępowanie przygotowawcze w sprawie zaniechania w Polsce sesji zwłok ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W oświadczeniu prokuratura wskazała, że jeśli zachodzi podejrzenie, że zgon nie nastąpił w wyniku śmierci naturalnej, to według kodeksu postępowania karnego konieczne są objęcie zwłok przez lekarzy medycyny sądowej i ich sekcja. Jeśli nie dokonano tego przed pochodem, prawo przewiduje możliwość ekshumowania ciał w tym celu. Polonia Holenderska uczciła żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Mają 72 lata od wyzwolenia Grady przez polskich żołnierzy. 29 października 1944 roku żołnierze generała Maczka, wyzwalając Grady, otworzyli drogę w kierunku Mazem. Uroczystości rozpoczęło oddanie hołdu poległym na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Westerhof. Pod Gredą, zaś pokoju mieszkańcy Gredy i miastowa Polonia spotkali się przy tablicy poświęconej żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Prezes Fundacji Serce Polskie Bożena Reinbaut-Zawicka podkreśla, że 29 października to wyjątkowa data dla miejscowych Polaków. Puścimy wszystkich poległych, chylę czoło przed wszystkim, odsuniemy tę tradycję, poproszę je, Dywizji Pancernej, ponieważ to jest dla nich absolutnym naśladowaniem. Dywizja generała Maczka to dla nas taka oznaka walczności, walki do końca. I mamy taki charakter drużyny, dlatego już tylko utożsamiamy się z nimi. Chcemy swoją postawą na boisku, jak i poza boiskiem, pokazywać waleczność do samego końca i pokazywać, że jednak Polacy nie są tacy dla zamalowania przez większość Holendrów, ale jesteśmy również normalnie ludźmi, którzy oprócz tego, że pracują tutaj zawodowo, starają się również rozwijać swoje pasy. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobach polskich żołnierzy na polskim cmentarzu wojennym w Lommel. Przez którą również prowadził szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej. Oczyścili krzyże, posprzątali alejki i zapalili znicze więźniowi z radomskiego aresztu śledczego, gdzie podotyka wojskową kwaterę na najstarszej w mieście metropolii. Wszystko to w ramach programu Ojczyzna Pamięć Odpowiedzialność. Ksiądz Piotr Zamaja stara się go ponad 200-letni cmentarz, który zarządza, czuł sam się uporządkowany. Zadanie dołączyć nie należy do wielu drobnych
Nawet ona tak miała, ani nagła chciała. Jakoś odważnie i śmiało tak patrzymy na tego typu inicjatywy. Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy są, że po pierwsze ci ludzie wykonują coś pożytecznego. Mam nadzieję, że oni też mają taką satysfakcję, że z tego jest jakiś taki właśnie bardzo wymierny pożytek, że to jest takie coś konkretnego, coś jakaś konkretna rzecz. W miejscu, które więźniowie wzięli pod opiekę, pochowani są żołnierze 72. pułku piechoty. Doceniam to, co robią ci ludzie. Po prostu tak sposób, chociaż mogę im się odwdzięczyć. Jakaś forma resocjalizacji, przystosowania się do społeczeństwa. Przede wszystkim oddanie hołdu tym, którzy zobaczyli za nas, za naszą Polskę. Na cmentarzu, który powstał w czasach napoleońskich, jest prawie 30 tysięcy mężczyzn. Obrażenie nienawidzi spodziewać się nowej fali zakażenia wirusem zikam, tak twierdzi tamtejsza służba zdrowia. Mieszkańcy tego kraju mogli bowiem nabrać naturalnej odporności. Dziecko, którego matka podczas ciąży została zakażona, może urodzić się z tak zwanym małogłowiem. To zaburzenie prowadzi do ciężkiego spośledzenia. Wirusy zika roznoszone są przez tropikalne komary. Teraz, gdy na południowej kulturze jest wiosna, owadów tych w Brazylii jest coraz więcej. Ale jak podkreśla tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, w ostatnich kilkunastu miesiącach wirusy mogły zainfekować nawet 1,5 miliona ludzi, którzy po zakażeniu nabrali odporności. To może prowadzić do zmniejszonej liczby nowych przypadków. Rząd podkreśla jednak, że to bardzo ostrożne prognozy, bo mechanizm dotyczący infekcji małogłowia nie jest do końca poznany. Rafał Moczek, Polskie Radio. Nocy zaburzenie będzie umiarkowane i duże na północy kraju i w centrum rozpogodzenia. Na południu i w centrum przyniesienia przyrodne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy w górach przyrodne śnieg. Temperatura wyniesie od plus 2 stopni na północnym wschodzie przez 6 na południowym zachodzie do 7 na górze. Wiatr umiarkowany miejscami zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Poznałeś już Marcinina. Wiesz, że wysoka jakość nie musi dużo kosztować, ale to nie wszystko. W Lidlu jesteśmy tak pewni jakości naszych marek, że gwarantujemy absolutną satysfakcję naszego klienta. Tak jest i dotyczy to wszystkich produktów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych marek własnych Lidla. Poznałeś zapewnia właśnie jakość naszych marek. Zasady zwrotu obowiązują w tej chwili od 27 października do 30 listopada 2016 roku. Szczegóły dostępne w sklepach oraz na www.lidl.pl. Sprytnie i taniej kupować marki Lidla. Tego, ale komu ci? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O, wiesz, a ja na tych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Tego młody nie hasuje, nie jest zadowolony. Przekonaliście się. Tego macie Lokomotiv, pastyki oraz suplementy diety drażowców. Syrop już od 3 roku życia. Jak minęła ci droga? Lokomotiv. Bezpieczna podróż bez skutków ubocznych. Więc zobacz. No ale dostajesz kawa, tam była trochę długa kawa. Rejestracja numeru na kartę to obowiązek prawny, który w T-Mobile się opłaca. Zarejestruj swój numer kontakt logo T-Mobile na poczcie, w kioskach ruchu oraz in Metro Relay i Warmenet. Zgarnij bonusy i skorzystaj trzy razy bardziej. Polskie Radio 24 jest w sobotę, 29 dzień października, na zegarze 18:07. Po godzinie 18:15 tematyka kulturalna, wcześniej polityka. Minął rok od wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów. Partia odniosła sukces, obiecując obywatelom liczne zmiany w sferze socjalnej. Jednym z ważniejszych elementów programu była zapowiedź poprawienia dostępności mieszkań dla osób średniozamożnych i ubogich. Powstał program Mieszkanie Plus. Jak wygląda finansowanie działań w zakresie mieszkalnictwa rok po wyborach? Mówił Jakub Bartosz, student, ekspert do spraw nieruchomości Zając Bank, pyta Krzysztof Grzybowski. Rynek mieszkaniowy jest jeden z ciekawszych tematów, no chociażby ze względu na program, który został ogłoszony w programie Mieszkanie Plus, który ma sprawić, że dla tysięcy polskich rodzin, tysięcy szczególnie dla młodych Polaków, sami mieli szansę na własne NIL, taka szansa ma być stworzona. To jest chyba wystarczający projekt, żeby się w nieruchomości na przestrzeni tego ostatniego roku się zająć. Tak,
wiele stało się z tylko na tym wręcz, co oni pracowali. Czy też w ciągu tego roku wydarzyło się więcej rzeczy, które można wspomnieć? O, wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy naprawdę bardzo dużo rzeczy. To trzeba oddać faktycznie rządowi. Można się zgadzać, nie zgadzać, wiadomo, że to są oceny, ale trzeba oddać rządowi, że bez wątpienia dużo robi. W tej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości naprawdę bardzo dużo się dzieje. Zmian pozytywnych i negatywnych, ale bez wątpienia ona, te działania rządu dotyczą, jeżeli większości Polaków, to przynajmniej miliony Polaków. Bo tak jak pan wspomniał, prace trwają nad programem Mieszkanie Plus. To jest de facto potężny program, który zawiera kilka elementów, przynajmniej kilka elementów. Mowa jest o tym, że będą budowane mieszkania społeczne, mieszkania komunalne. Czyli to są rozwiązania z tanim najmem dla osób słabiej zarabiających. Ale też jest mowa o programie budowy mieszkań za 3000 zł za metr kwadratowy. To jest de facto taki program preferencyjnego zakupu mieszkań od państwa bez potrzeby zaciągania kredytu. Mają to być mieszkania wynajmowane przez 30 lat, no ale po tych 30 latach stajemy się właścicielem. Czyli jest to alternatywa, w oczywisty sposób alternatywa dla zakupu mieszkania na kredyt. Także to jest rozwiązanie, z którego bez wątpienia dużo osób będzie mogło skorzystać, ale nie wszyscy będą mogli skorzystać, bo program w tym przypadku, w tym elemencie ma być kierowany do osób, które wcześniej nie miały możliwości, i przede wszystkim dla osób, których, no przede wszystkim, to znaczy w pierwszej kolejności dla osób, których nie stać na to, aby sobie kupić mieszkanie na kredyt, a z drugiej strony dla takich, które zarabiają za dużo, aby dostać mieszkanie od gminy. No i jeszcze do tego dochodzi program długoterminowego oszczędzania. To wszystko są elementy programu Mieszkanie Plus. Tak już widać, że jest to naprawdę duży, kompleksowy program. Długoterminowe oszczędzanie. Nawet 7,5 miliona Polaków w perspektywie roku 2025 ma zacząć oszczędzać na cele mieszkaniowe. Jeżeli będziemy oszczędzać przez minimum 5 lat, to po pierwsze uzyskamy odsetki, od których nie zostanie pobrany podatek, no bo przecież normalnie, jeżeli zaniesiemy pieniądze na lokatę, to dostaniemy te 2-3% w formie odsetek, ale 19% zabierze nam PiS. No tutaj takiej sytuacji nie będzie, to znaczy nikt nie będzie opodatkowywał zysków z tych oszczędności, a do tego można będzie też liczyć na dopłatę od państwa. To znaczy, jeżeli będziemy odkładać pieniądze przez 5 lat, to naliczą nam się spore odsetki i jeszcze do tego państwo może nam dopłacić, jeżeli zdecydujemy się te pieniądze później wydać na remont, na budowę domu, na zakup mieszkania. I to wszystko to są elementy programu Mieszkanie Plus. Naprawdę programu tak kompleksowego, jakiego dawno nie było. Oczywiście są tutaj elementy negatywne, ale to ale ja właśnie o te elementy ale te elementy, które budzą pewnego rodzaju wątpliwości i kontrowersji chciałem zapytać, bo pierwsze pytanie, to nie jest oczywiście kwestia merytoryczna, bo to ciężko ocenić w sposób jednoznaczny, ale pojawia się na przykład taki zarzut, że zaraz no, jest duża część ludzi, którzy teraz będą ciężko pracować na to, żeby spłacać kredyty wyciągnięte w normalny bankach, normalny rynkowy sposób, a jakiejś części Polaków, no, między innymi z podatków tych, którzy spłacają te kredyty bankowe, nie państwo będzie teraz finansować, współfinansowywać, nie dofinansowywać prywatne mieszkania, bo to trochę tak naprawdę ten problem jest polega, że my wynajmujemy, ale docelowo to mieszkanie ma się stać naszym mieszkaniem. Tak, to ma być zakładem de facto. Jeżeli chcemy podobne mieszkanie chcieli kupić na rynku, to zapłacimy przy zaliczeniu też oczywiście tym kosztu kredytu, no, bo alternatywą dla nas jest zakup mieszkania na kredyt. Przecież jeżeli kupujemy na kredyt, to też musimy mieć przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem kosztów transakcyjnych, pieniędzy na wykończenie i do tego wkładu własnego do kredytu. Także w przypadku Mieszkania Plus dostajemy mieszkanie bez wkładu własnego, bez kredytu, za pół darmo i wtedy kończone. No i oczywiście zawsze można powiedzieć, że tego typu zarzuty to nie szukanie dziury w całym. To są głosy bardzo niesprawiedliwe, bo mówimy o tych ludziach, których normalnie nie byłoby
stać na mieszkanie, przyjeżdżać do własnego mieszkania. No to jest problem cywilizacyjny, znaczy możemy śmiało tak powiedzieć. No ale z drugiej strony być może jednak w tej opinii coś jest na rzeczy. Jak najbardziej jest na rzeczy, no bo pamiętajmy, że jeżeli faktycznie powstanie taka alternatywa, że za połowę ceny możemy zostać za 30 lat też właścicielami mieszkania, to z tego systemu będą chcieli skorzystać wszyscy, którzy będą mogli. Tak? Więc wobec osób, które kupiły mieszkania na wynajem, zainwestowały na tym rynku, no, one mogą stracić, tak? No bo jeżeli będzie można wynająć mieszkanie za połowę ceny, to trzeba się liczyć z tym, że stawki rynkowe spadną, a więc ci, którzy zaryzykowali, kupili mieszkanie, zainwestowali, mogą na tym stracić. Tak, ale też można powiedzieć, no, trafiło na bogatych trudny problem, to raz, dwa, być może na wynajmie rzeczywiście nikt nie stracą, ale tylko niektórzy. Bo teraz pytanie, kolejna wątpliwość to taka, na jakich gruntach i gdzie te mieszkania będą budowane? Raczej trudno się spodziewać, żeby te mieszkania były budowane gdzieś w centrach miasta. Faktycznie, nawet w zapowiedziach ministra można odczytać taką informację, że nawet jeżeli Narodowy Operator będzie miał budować tanie mieszkania na wynajem, będzie miał grunt gdzieś atrakcyjny w centrum miasta, to najprawdopodobniej ten grunt sprzeda, żeby kupić gdzieś na obrzeżach jakieś inne grunty bardziej pasujące do formuły. To też wydaje się grunt jak najbardziej logiczny, zasadny. Jak najbardziej tak. Także, no, ogólnie ocena tego programu, mam wrażenie, że tego segmentu programu mieszkania, bo mieszkanie proste nie tylko te tanie mieszkania na wynajem, ale faktycznie najbardziej mam wrażenie ten element, że z potężną pomocą publiczną będą budowane mieszkania, które zostaną oddane osobom, które owszem, w tym momencie się kwalifikują. Nie miały wcześniej mieszkania, może teraz słabo zarabiają, ale jakby umowa trwa 30 lat. I nikt nie sprawdzi, czy za 5 lat przypadkiem ten beneficjent programu Mieszkanie Plus nie zarabia już 2-3-krotnej średniej krajowej, a dalej korzysta z pomocy publicznej. Mam wrażenie, że bardziej zasadne byłoby to, aby mieszkania budowane z dużą pomocą publiczną trafiały do tych, którzy faktycznie w danym momencie potrzebują pomocy. I to jest, mam wrażenie, największy minus Mieszkania Plus. Z Bartoszem Turkiem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 18:16, czas na kulturę. W Polskim Radiu 24. Rozpruwacz kulturalny. Dzień dobry Państwu, ja bym chorą witam w kolejnym rozpruwaczu kulturalnym. A dziś moimi gośćmi są pan dr Przemysław Bakowicz, literaturoznawca, poeta, a także eseista związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry. Ale o czym wiedział, że dzień dobry, kłania się Państwu. Witam także pana doktora Mikołaja Mirowskiego, historyka z Muzeum Tradycji.